Cześć, witaj. Dzisiaj opowiem Ci o różnego rodzaju kredytach. Cześć, ja nazywam się Magdalena Digłę i jestem inwestorem w nieruchomości na rynku Wielkiej Brytanii. Dzisiejsze wideo będzie o kredytowaniu, o finansowaniu Twoich nieruchomości. Często, kiedy ktoś wysyła mi jakiegoś linka z dealem, to pyta się, czy to jest dobry deal, Magda, czy nie, czy mam go kupić, czy nie. I tu oczywiście wszystko zależy od Twojej strategii, celi, wizji tego, gdzie chcesz być za rok, za 5, za 10 lat, ale też od finansów, które ta osoba ma i nie tylko finansów na zasadzie swoich własnych oszczędności, ale jak zamierza sfinansować tą inwestycję. Potoczny slogan mówi się no money down albo money in, money out, czyli wtedy, kiedy możemy kupić nieruchomość i po zrobieniu refinance, czyli wzięciu nowego kredytu na tą inwestycję po wyższej wartości, wtedy możemy wyciągnąć cały kapitał, który włożyliśmy. Oczywiście wszystko jest fajnie, dopóki nie zaczniemy tego analizować w trochę bardziej szczegółowy sposób. Tak więc, jeżeli chcesz kupić swój pierwszy dom, to jest to przeważnie Twój rezydencki dom, residential kredyt, gdzie będziesz mieszkał i potrzebujesz na to od 5 do 15, 10% kredytu. Różnie bywa, musisz się skontaktować ze swoim brokerem czy ze swoim bankiem, zapytać się o to, ile możesz pożyczyć od banku, żebyś wiedział, jakich nieruchomości możesz szukać. Ten procent tego depozytu będzie też zależał od tego, jakim jesteś kredytobiorcą dla tego banku w jego oczach, jak ryzykowną osobą jesteś. Wiemy teraz, że w czasie pandemii banki wycofywały się z 5-10%, bo chciały się przygotować, czy trochę zabezpieczyć, więc był potrzebny większy depozyt. Teraz wiele produktów wraca, to też się bardzo często zmienia, dlatego musisz być w stałym kontakcie ze swoim brokerem, który będzie trzymał rękę na pulsie, który wie, jaki produkt jest dla Ciebie najlepszy i który spełnia Twoim oczekiwaniom. Więc to jest residential kredyt, którym spłacasz i odsetki, i kapitał swojej nieruchomości. Drugi rodzaj kredytu, czyli kredyty inwestycyjne z takich high street banks, czyli white letter kredyt, to 25% depozytu i interest only kredyt, czyli kiedy spłacasz tylko ze swoje odsetki. Są to kredyty inwestycyjne, które większość inwestorów używa do tego, żeby kupować nieruchomości i mieć większy cashflow, ponieważ oczywiście, kiedy spłacasz tylko odsetki, to Twój cashflow jest większy, ponieważ rata kredytu jest mniejsza. Ten kredyt możesz wziąć na swoje personalne imię, czy na swoją na osobę fizyczną, na siebie, czy swoją żonę, czy jakiś partnership, ale też na firmę. Tutaj te odsetki kredytu będą się różnić od tego też, czy to jest na firmę, czy na osobę prywatną i musisz przedyskutować to ze swoim brokerem. Czy wziąć to na firmę, czy na swoją osobę prywatną, to jest pytanie do Twojego księgowego, który przeanalizuje Twoją sytuację, ale też do Ciebie samego, który musi pomyśleć o tym, co jest tak naprawdę moim celem, jak chcę przekazać na przykład portfolio nieruchomości swoim dzieciom, jak to zrobić najbardziej efektywnie, jeżeli chodzi o podatki. Jest tu dużo rzeczy do zastanowienia się i nie ma jednej dobrej odpowiedzi dla każdego. To nie jest taki schemat, że po prostu zawsze będzie odpowiedź, że masz kupić na firmę albo na siebie. To tak nie działa. Możesz też oczywiście pożyczyć i wziąć kredyt na buy to let i spłacać też swój kapitał, jak i odsetki. Czyli też to jest możliwe, musisz o to zapytać swojego brokera i może porównać, jakie są oferty na rynku w tym czasie, kiedy będziesz brał taki kredyt. Trzecią taką opcją finansowania to jest wszystko inne niż te dwie pierwsze opcje, czyli ten residential kredyt i te buy to let kredyty, które są z takich high street banks. Trzecią opcją to są różnego rodzaju bridge, pożyczki od prywatnych inwestorów, peer-to-peer lending. Zaletą tego jest to, że są bardziej elastyczne. Możesz nie mieć doświadczenia, na przykład jako landlord. Bardziej te instytucje patrzą na tą inwestycję i na to, jaki masz team wokół siebie, a nie tak bardzo na ciebie, czyli na twoje dochody i na to, jakie masz doświadczenie. Oczywiście minusem tych rodzajów kredytów jest to, że są one bardzo drogie, ale jak to mówi jeden z moich mentorów, nie patrz na koszt łopaty, kiedy kopiesz po złoto. Jeżeli deal działa,
i jeżeli robiąc swoje kalkulacje będziesz wiedział, że to jest 7-10% w odsetkach i deal i tak będzie działał, bo i tak będziesz mógł wyciągnąć te pieniądze z nieruchomości, czyli tak będziesz mógł podnieść tak wartość nieruchomości, żeby właśnie wyciągnąć wszystko po zrobieniu refinance, to czemu nie? To czemu nie? Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że nie masz pieniędzy, że nie masz doświadczenia, to prawdopodobnie będziesz musiał użyć trochę innych form finansowania niż takie zwykłe, najtańsze, czyli high street banks. Może będziesz musiał zacząć od tego, żeby znaleźć bardzo dobry deal, zrobić z niego flipa, sprzedać, zebrać jakiś kapitał w taki sposób, więc to na pewno dobrze wiedzieć o tym, jakie są rodzaje finansowania i jak ty musisz do tego podejść. Jeżeli patrzysz na jakiś konkretny deal, czy się opłaca, czy się nie opłaca, to pamiętaj, żeby zawsze pomyśleć o tym, w jaki sposób ja go sfinansuję, ponieważ jeżeli masz deal, w którym musisz oddać pieniądze po roku czasu, to musisz wiedzieć, że jesteś w stanie zrobić refinance i czy sprzedać ten dom, żeby wyciągnąć ten pożyczony kapitał. Jeżeli nie możesz, bo musisz na przykład zostawić pewne pieniądze w dealu, ponieważ taka jest sytuacja teraz na rynku, to będziesz musiał się zastanowić, czy jesteś w stanie pożyczyć na przykład ten kapitał na następne 4-5 lat, czyli tak długo, jak będziesz musiał czekać, żeby ten kapitał odzyskać. Czyli jeżeli ja robię sobie wyliczenia i średnio wychodzi mi, że to jest 25% zwrotu na inwestycji, to wiem, że mam parę opcji finansowania tego, ale ja bym chciała tego deala zrobić i go kupić, to wiem, żebym musiała ten kapitał oddać, żebym mogła ten kapitał wyciągnąć po 4 latach, czyli teoretycznie bym musiała pieniądze pożyczyć na 4 lata albo zmienić angel investors w jakimś określonym momencie czasu. Także to, jak skonstruować deal, bo to my kreujemy deale, to nie deale przychodzą do nas, to my je kreujemy, licząc, konstruując je na podstawie tego, jak możemy je sfinansować. Jeżeli patrzymy na tego deala, to musimy wiedzieć z tyłu głowy, jakie mamy możliwości, żeby go sfinansować. I oczywiście nie od razu Rzym zbudowano, więc jeżeli nie wiesz tego wszystkiego, jeśli myślisz, o Jezu, jest jeszcze tyle rzeczy, których nie wiem, to dobrze, bo ja też jeszcze nie wiem wielu rzeczy, więc to jest proces nauki, więc postawisz pierwsze kroki, zrób coś prostego, coś małego, kup swój pierwszy rezydencki dom, kup jakiś mały buy-to-let, zrób coś, żebyś mógł się nauczyć i potem postaw następny krok i następny. I następne. Tak to działa. Nikt nie od razu nie buduje wielkich wieżowców, nie od razu buduje osiedla. Dlatego wielu inwestorów, których ja znam i których się do czegoś doszło, to dlatego, że pomału, powoli budowali swoje imperium. Nie od razu kupowali portfolio 20 domów, ale powoli kupowali jeden, drugi, robili refinance, następny. Dobrze lokowali środki, trzymali relacje ze swoim brokerem, wiedzieli, co się dzieje na rynku, wiedzieli, co się dzieje na rynku finansowym, czyli wiedzieli, jakie produkty finansowania. I słuchali innych inwestorów, którzy byli dalej już w tej drodze, gdzie właśnie dowiadywali się o różnego rodzaju sposobach innych, jak direct to vendor financing, lease options i potem po paru latach nagle w swoim małym pudełku z narzędziami mają wiele, wiele strategii, które mogą użyć, ale zaczynali też od czegoś, więc ty też zacznij od czegoś, postaw swój pierwszy krok dzisiaj. Pozdrawiam, do zobaczenia.